Proszę Państwa, to jest bardzo doniosły moment, dzisiejszy koncert dla naszych wykonawców. Zaprezentują oni bowiem efekty pracy całego roku, tych 9 niespełna miesięcy. Niektórzy z nich są z nami od paru lat, są tacy, którzy są zaledwie od września, niektórzy natomiast zaledwie od paru tygodni lub miesięcy. Jestem jednak pewna, przekonana, głową gwarantuję, że wszyscy oni dadzą dzisiaj z siebie wszystko, abyście wy Państwo, rodzice, najbliżsi, instruktorzy, byli z nich dumni. Trzymajmy mocno kciuki. Zapraszam na scenę dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury, panią Anetę Drążewską. Dzień dobry, ja również bardzo serdecznie witam Państwa na koncertowym zakończeniu roku grup instrumentalnych i wokalnych. Drodzy Państwo, jest to nowa tradycja, półroczne i zakończeniowe koncerty. Mam nadzieję, że się przyjmie, a Państwo będziecie mogli obejrzeć swoje dzieci na scenie, a także porównać efekty pracy po pół i po całym roku. Drodzy Państwo, to jest jeden z trzech koncertów zakończeniowych, ponieważ dziś mamy pierwszy, jutro mamy drugi, grupy wokalne i taneczne i trzeci koncert w środę, grupy taneczne. Dlaczego tak? Otóż dlatego, że po prostu wszyscy nie zmieściliby się w jednym koncercie. Musiałby on trwać, no tak, z 5 godzin, a nie wiem, czy bylibyśmy w stanie to wytrzymać. Drodzy Państwo, wytrzymać oczywiście kondycyjnie, nie artystycznie. Mamy w naszym Domu Kultury, pracuje 22 instruktorów, są 42 grupy artystyczne. Co jeszcze mogę powiedzieć? No zapomniałam z tego wszystkiego. No właśnie, mamy ponad prawie 400 uczestników, czyli tak naprawdę jesteśmy taką dużą miejską szkołą, bo największa miejska szkoła ma chyba 380 uczniów, a my mamy prawie 400, więc jesteśmy bardzo, bardzo z tego zadowoleni. Drodzy Państwo, za chwileczkę koncert. Życzę Państwu miłego odbioru, ale zanim zejdę ze sceny, to jeszcze chciałabym zaprosić na kolejne koncerty, czyli jutro i pojutrze, ale również chciałabym zaprosić Państwa na takie plenerowe zakończenie roku. 25 czerwca mamy sobótki i wtedy zapraszamy wszystkie dzieci i Państwa na taki piknik rodzinny. Dla naszych dzieci będzie mały poczęstunek, będą dmuchańce, oczywiście nie tylko dla dzieci, ale i dla młodzieży, więc zapraszamy całe rodziny na sobótki 25 czerwca. Od 8 lipca trwają warsztaty Arteria dla młodzieży ponad 13 lat, więc jeśli ktoś jeszcze się nie zdecydował, a ma te 13 lat, to zapraszamy serdecznie na warsztaty, bo będzie ich wiele. Będą wokalne, będą taneczne, teatralne, bębny, teatr ognia, malarskie, a więc będzie tego trochę. Jako pierwszy wystąpi Maciej Słukowski, uczeń Andrzeja Grochowskiego. Maciej zaśpiewa piosenkę pod tytułem Psotnik z repertuaru Artura Grochowskiego. Szklankę, porozrzuca klocki na podłogę i podstawi siostrę nogę. Można odpowiedzieć chórem, trzeba tylko być Arturem. Ale ja się przecież prędko zmienię, takie mam postanowienie. Od dzisiaj już nie kłamię i prawdę powiem mamie, bo kto lepszy zamiar ma, taki jak ja. Od dzisiaj już nie kłamię i prawdę powiem mamie, bo kto lepszy zamiar ma, taki jak ja. Mały człowiek nie ma głosu, nie zna nawet swego losu, a gdy czasem coś mu się nie uda,
skopałem. Nie zrobiłem dziury na kolanie, zjadł rano sam śniadanie. O dzisiaj już nie kłamię i prawdę powiem mamie, bo kto lepszy zamiar ma, taki jak ja. O dzisiaj już nie kłamię i prawdę powiem mamie, bo kto lepszy zamiar ma, taki jak ja. Dzisiaj już nie kłamie i prawdę powiem mamie, bo kto lepszy zamiar ma, taki jak ja. Jako druga wystąpi uczennica Izabeli Kuzi, Julia Kłys. Julia zagra na fortepianie utwór Trzy kurki. Moja podopieczna, moja uczennica Amelka Nowak. Amelka wykona dwa utwory Antoniego Cofalika, mianowicie Idziemy do szkoły oraz Kotek. Szybca mi niewygodnie się zapowiada. Za chwileczkę na naszej scenie zobaczymy uczennicę, również Izabeli Kuzi, tym razem wokalistkę. Wiktoria Ustyjańczuk zaśpiewa dla nas piosenkę Hej Sokoły. Tam gdzieś znad czarnej wody siada na koń kozak młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie.
za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze, już cię nigdy nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój sępowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój sępowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. O, jedna tam została jaskółeczka, moja miła mała, na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. To za chwileczkę pani Iza Kuzia, która akompaniowała w tym utworze, powróci do nas, aby wspólnie z Robertem Mielcarkiem wykonać Odę do radości Ludwika van Beethovena. Zapraszam. Za chwileczkę przed nami wokalistka, uczennica pani Izabeli Kuzi, Nikola Synowiec. W jej wykonaniu usłyszymy piosenkę ludową Czerwone Jagody. Czerwone jagody spada, ją do wody powia, dają ludzie, że nie
brawa ogromne. Za chwileczkę usłyszymy kolejną wokalistkę Izabeli Kuzi, Amelkę Zadrużną, która zaśpiewa na nas, dla nas piosenkę Rudy Ryc. Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej chustce na jednej nóżce dał sobie rudy ryc. O rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdybych tak i gdybych chciał zerwać się dać, o Boże, lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy ryc, ledwo spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy ryc, nie one. O, rudy, rudy, rudy ryc, nie chcę do koszyka. Rudy, rudy, rudy ryc, boi się noszy. Czas zielony las, coś plecie z wiatrem trzy po trzy. I nawet nie wieszę gdzieś pod drzewem, samotny rydzek śpi. O, rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O, rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. Nie chciał i gdyby tak zerwać się dać, o Boże, lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy ryc, jaka mówić, rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O, rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki. Za chwileczkę na fortepianie zagra dla nas piosenkę, utwór Mam chusteczkę haftowaną, Liliana Ostrowska. Zapraszamy. Za chwileczkę usłyszymy utwór, który skomponował Witold Lutosławski. Utwór pod tytułem Pióreczko zaśpiewa dla nas uczennica Izy Kuzi, Maja Chłopek. Uciekło sikorce pióreczko, niebieskie z czarniutką kropeczką. Wysoko latało, niziutko spadało. Ho, 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 niebieskie pióreczko.
latała sikorka z bułeczką, sikała niebieskie pióreczko. Porwał ci je dudek, pęknął sobie w tubek. Ho, 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 niebieskie pióreczko. Za górką, za lasem, nad rzeczką uciekło dudkowie pióreczko. Nad wodę wsunęło, do morza płynęło. Ho, 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 ho. Płynęło niebieską łódeczką, do morza sikorki pióreczko. Złowiły je dzieci koło mostu w sieci. Ho, 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 niebieskie pióreczko. Zuzia Bazyl jest wokalistką w studium wokalnym Marzenny Piotrowicz. I za chwileczkę zaśpiewa dla nas piosenkę Moje nogi lubią tańczyć. Moje nogi lubią tańczyć i nic nie poradzę na to. Przetańczyłam całą wiosnę, przetańczyłam całe lato. Przetańczyłam całą jesień, całą zimę przetańczyłam. W moich złotych pantofelkach na dyskotekach byłam. W szkole trzeba pilnie słuchać, pisać, czytać i rysować. W ławce siedzieć i uważać, ćwiczyć, ćwiczyć, kolorować. Wszystko to jest bardzo ważne, na nic smutki, na nic żale. Wiem, że muszę siedzieć w ławce, wiem, że muszę słuchać, ale... Moje nogi lubią tańczyć i nic nie poradzę na to. Przetańczyłam całą wiosnę, przetańczyłam całe lato. Przetańczyłam całą jesień, całą zimę przetańczyłam. W moich złotych pantofelkach na stu dyskotekach byłam. Buty i ubranie, starsza siostra każe sprzątać. Jeśli nie, to powie mamie. Wszystko to jest bardzo ważne, na nic smutki, na nic żale. Czas nauczyć się porządku, wiem, że muszę słuchać, ale... Moje nogi lubią tańczyć i nic nie poradzę na to. Przetańczyłam całą wiosnę, przetańczyłam całe lato. Przetańczyłam całą jesień, całą zimę przetańczyłam. W moich złotych pantofelkach na stu dyskotekach była. Natomiast przed nami kolejny uczeń Izy Kuzi, Jakub Mnich, który wykona dla nas na fortepianie Odę do radości Ludwika van Beethovena.
Za chwileczkę zobaczą Państwo na scenie uczniów, wokalistów i instrumentalistów pani Izabeli Kuzi i poprosimy panią Izę, żeby sama niespodziankę, dodam, zaprezentowała. Mamusiu, kiedyś cud się stał, Bóg twoje ręce życie dał, pod swoim sercem moje bić zaczęło. Że kochasz mnie od pierwszych chwil, że kochasz tak jak nigdy nikt. Dziękując chcę zaśpiewać Alleluja, 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 Alleluja. Za chwileczkę przed Państwem skrzypaczka, moja uczennica, Aleksandra Żurek, która wykona razem ze mną trzy utwory Antoniego Cofalika. Przechadzkę, Gra w klasy oraz piosenkę Kowboja. Przed nami Emilka Bazyl, wokalistka Marzenny Piotrowicz, która zaśpiewa dla nas piosenkę Kolorowe kredki. Kredki we śni, maluj, maluj, na obrazkach świat wyżaruj. Świat wesoły, całkiem nowy, kolorowy, zawrót głowy. Mały domek
maki, dzwonki. Kredki weź i maluj, maluj, na obrazkach świat wyszaruj. Przed nami natomiast pianistka z klasy Izabeli Kuzi, Gabrysia Cybulska, która zagra dla nas utwór Trzy Kurki. Za chwileczkę zobaczymy Nikolę Bednarek, wokalistkę z klasy Izabeli Kuzi, która wykona dla nas utwór Jerzego Piątkowskiego Moja mama jest artystką. Moja mama jest artystką, śpiewa lepiej niż w operze, zwłaszcza kiedy walczy z nitką, albo wtedy, kiedy pierze. I ja często śpiewam z mamą, lubię wspólne z nią śpiewanie. Duet nas prosnie w tej ziemi, choć ma tato inne zdanie. Moja mama to ma głos, że z podziwu miałczy kot, a z wrażenia wyje pies. Tato, tato, nie krzyw się, moja mama to ma głos, że z podziwu miałczy kot, a z wrażenia wyje pies. Tato, tato, nie krzyw się. Moja mama to królowa, pełna ciuchów cała szafa. Lubię w szafie pobuszować, razem z mamą jestem dama. I najbardziej, gdy do sklepu wpadną naraz obie panie. Ile śmiechu i radości, choć ma tato inne zdanie. Moja mama to ma gust, umie stroić się i już, i ja przy niej kształcę się. Tato, tato, nie krzyw się. Moja mama to ma gust, umie stroić się i już, i ja przy niej kształcę się. Tato, tato, nie krzyw się. Moja mama gospodyni, ileż wrzawy w domu czyni, kiedy z mamą gotujemy, w kuchni szalejemy. Czystość to jest mamy konik, a porządki i sprzątanie to zbiorowy obowiązek, choć ma tato inne zdanie. Razem z mamą ścieram kurz, a ty dywan, tato, złóż. Wytrzep, nie oszczędzę się, tato, tato, nie krzyw się. Razem z mamą ścieram kurz, a ty dywan, tato, złóż. Wytrzep, nie oszczędzę się, tato, tato, nie krzyw się. Już dzisiaj występowała, śpiewała dla nas. Tym razem Nikola Synowiec zagra dla nas Odę do radości Ludwika van Beethovena. Za chwileczkę usłyszą Państwo skrzypaczkę, moją uczennicę, która zagra wspólnie ze mną trzy utwory
Jana Powroźniaka i dwa Antoniego Cefalika, mianowicie miłą zabawę, wesołą piosenkę i jeszcze muszę sprawdzić. Ściąga. Skoczne nutki. Zapraszamy na scenę Natalię Kacprzak. Proszę Państwa, jako pierwsza na naszej scenie w drugiej części pojawi się Martyna Marchewka. To jest wokalistka studia wokalnego Andrzeja Grochowskiego. Martyna wykona dla nas piosenkę Magdaleny Dogiel pod tytułem Antynarkotyka. Było dwóch braci, bardzo się kochali, jak to bliźniacy. Więzi ze stali, obaj marzyli o wielkim sukcesie. Funkcja dyrektora, śliczny dom przy lesie, w domu piękna żona i gromadka dzieci. Ogród, ekologia, sortowanie śmieci, luksusowe auto, nie wspomnę o cenie oraz kąpiele we własnym basenie. Obaj myśleli, że są na dobrej drodze do spełnienia marzeń. Zawiedli się srodze, a jeden z nich po latach zapytany o powód klęski odparł zmieszany. Zapaliłem, wąchałem, wstrzyknąłem lub wypiłem. Już tego nie pamiętam, tyle razy to robiłem. A za chwilę odlotu wielką cenę zapłaciłem, bo to właśnie w ten sposób swoje życie zniszczyłem. Po długiej rozłące bracia się spotkali i do późna w nocy szczerze rozmawiali o tym, co zawiodło w ich planie przed laty, że jeden jest biedny,
dotknie, to zamienia w złoto, a brat jego walczy z biedą i głupotą. Przecież u bliźniaków podobne są geny, w szkole dostawali najlepsze oceny. Z jakiegoś powodu ich drogi się rozeszły, trzeba go wyjawić, tyle prawdy nadeszły. Biedny coraz mocniej był do muru przypierany, w końcu nie wytrzymał i wyznał załamany. Zapaliłem, wąchałem, wstrzyknąłem lub wypiłem, już tego nie pamiętam, tyle razy to robiłem, a za chwilę odlotu wielką cenę zapłaciłem, bo to właśnie w ten sposób swoje życie zniszczyłem. Jeśli staniesz przed wyborem, czy spróbować z ciekawości, gdy ktoś będzie przekonywał, że zanurzysz się w błogości, niech w twojej głowie się włączy syrena alarmowa i przypomnij sobie te ostrzegające słowa. Zapaliłem, wąchałem, wstrzyknąłem lub wypiłem, już tego nie pamiętam, tyle razy to robiłem, a za chwilę odlotu wielką cenę zapłaciłem, bo to właśnie w ten sposób swoje życie zniszczyłem. Za chwileczkę pierwszy gitarzysta dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego popołudnia, pierwszy gitarzysta i pierwsza gitarzystka. Mianowicie pan Jacek Jankowski, instruktor gitary w Nowogardzkim Domu Kultury i jego uczennica Amelka Brzost.
Za chwileczkę Wiktoria Gruda wykona dla nas piosenkę Zapomnieć chcę z repertuaru Sylwii Lipki. Za chwileczkę na scenie Wiktoria Gruda. Kolejny raz pod górę czas prowadzi. Już nie ma szans na powrotów kolorowych smak. Cudowny czas rozmyły deszczu krople. Co w sobie masz? Nie pamiętać chcę, choć ciągle moknę. Patrz, chwila na pozór zła. Nie boli tak jak twojej obecności brak. W strudzeniu trwam, ciągle nie mogę spać. Gdy myśli zaczynają grać, zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej bronić się. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Po linie znów każą biec, nie mogę dłużej. Tam, gdzie świat uczył nas, gdzie nie iść, dokładnie tam pozbawią nas starych praw. Pokaże czas, czego nie warto się bać. W każdym z nas płyną kiedyś wiary brak. Zapomnieć chcę na jeden dzień o tym, co nie zdarzy się. Pan Jacek Jankowski i jego podopieczna Celina Marcinkiewicz. Duet gitarowy, który wykona dla nas stosownie do wieku. Wlazł kotek na płotek, stary Donald i 100 lat.
zaskakująco przypominająca naszego Wlazł kotka na płotka, zresztą sami Państwo usłyszycie. Drugim utworem będzie utwór Emila Górskiego Idziemy do szkoły. I kotek, dziecięca piosenka. Zapraszam na scenę Agatkę Lewandowską. Arek Zaręba z panem Jackiem Jankowskim wykonają dla nas utwór, piosenkę Elvisa Presleya Love Me Tender. Thank you.
Przed nami, proszę Państwa, zmienimy nieco gatunek muzyczny, bowiem za chwileczkę przed nami Gerard Fiał, który wykona fragment Toccaty d'Emol Jana Sebastiana Bacha. Tym razem będzie to Zuzia Żurek i oczywiście pan Jacek Jankowscy, którzy wykonają dla nas standard, nie płaczewka, piosenkę Lato Lato, balladę peruwiańską, akurat gitara, instrument peruwiański jak najbardziej i utwór Hej Sokoły. Zapraszam. Thank you.
Sławy Kurwiński. A za chwileczkę przed Państwem wokalistka pana Andrzeja Grochowskiego, Weronika Lalik, która wykona dla nas piosenkę Żyć do pełna z repertuaru Mai Jeżowskiej. W życiu jak na scenie bywa też, wątek z wątkiem się nie umie. Gdy w pierwszym akcie jeszcze coś gra, tuż po przerwie puszcza w szwach. A gdy znudzą się dużyzny scen, od połowy już po wszystkim jest, więc nic na to wtedy nie poradzi. Szklanej kasy mur, ni suflera tuzin ról. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie jak danie na karcie. Bez protekcji losu, wsparcia ważnych osób, pleców albo mocnych kart. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie dziś oddawać się masz. Bez wpływowych osób, boso nie bez ostróg, z twarzą choć bez większych szans. Niepokaźny bagaż przeżyć mój, odpowiedni do życiowych ról, od dawna niezmącony,
niczym wykaz raz, bez zażaleń wniosków skarg. Pora w końcu się za siebie wziąć, nie u kogoś, a na siebie mieć wzgląd, być sobą, sam na sam ze sobą i na swoje wyjść, asem grać i asem bić. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie, jak danie na karcie, bez protekcji losu, wsparcia ważkich osób, pleców albo mocnych kart. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie, dziś oddawać się masz, bez wpływowych osób, bo są nie bez ostróg, z twarzą choć bez większych szans. Żyć do pełna, do cna, do syta jeść i pić do dna, do późna ze sobą sen kraść, od dzisiaj aż do jutra w porę w sam raz. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie, jak danie na karcie, bez protekcji losu, wsparcia ważkich osób, pleców albo mocnych kart. Bo w życiu często tuż po starcie ze szczytu na parter, światu na pożarcie, dziś oddawać się masz, bez wpływowych osób, bo są nie bez ostróg, z twarzą choć bez większych szans, z twarzą choć bez większych szans, z twarzą choć bez większych szans. Ostatnia indywidualna występująca dzisiejszego wieczoru jest to również moja uczennica Julia Mąkowska. Jula wykona dla nas concertino bemol, część pierwszą Allegro Moderato Oskara Readinga. Akompaniuje Julii pani Izabela Kuzia. Thank you.
A przed nami za chwileczkę grupa bębnów afrykańskich pana Leszka Wiszniewskiego. Wystąpi dla nas grupa, którą za chwileczkę wyczytam. Nikodem Bielski, Franciszek Błażewicz, Stanisław Błażewicz, Celinka Marcinkiewicz, którą już dziś oglądaliśmy w występie gitarowym, Ania Sierżant, Rafał Zieliński oraz Marysia Żydko. Grupa bębnów afrykańskich pana Leszka Wiszniewskiego. Jugu jugu esi se badem manuma.
Afrykańskich, pana Leszka Wiszniewskiego. I był to ostatni występujący dzisiejszego wieczoru.